Już po raz piąty, 18 maja, odbył się piknik rodzinny zorganizowany pod patronatem burmistrza Tomasza Bąka przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach wraz z Radą Rodziców. To jest mój pierwszy piknik rodzinny i jestem zbudowana postawą rodziców. Gdyby nie rodzice, to ten piknik by się nie odbył. Oczywiście nauczycieli bardzo mocno się włączyli w to wszystko, ale myślę, że takim głównym motorem wszystkiego organizacyjnym byli rodzice, a zwłaszcza Rada Rodziców pod kierunkiem pani Ewy Nikiel. Jest to mój piąty piknik rodzinny przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Cel tego pikniku to jest remont i doposażenie świetlicy szkolnej. Piękna pogoda i bogaty program przyciągnęły wielu mieszkańców na plac przed Domem Kultury. Mnóstwo atrakcji związanych na przykład z występami naszych finalistów z konkursie Artystą Być. Prezentują się nasi uczniowie, ale uczniowie również innych szkół, zespoły taneczne, jak Państwo widzieli. No, wszelkie atrakcje związane z ruchem, że tak powiem, ale głównym jeszcze takim motywem jest konkurs ekologiczny na hasło Duzi i mali zbierają śmieci, hasło podobne do tego, które w tej chwili powiedziałam. Mamy baloniki ekologiczne, zielono-białe, także no, myślę, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie sobie coś fajnego do obejrzenia, do zobaczenia, do zjedzenia, do rozerwania się. Zapraszamy wszystkich.